czwartkowym posiedzeniu Komisja Rewizyjna Rady Powiatu po wysłuchaniu argumentów wnioskodawców i starosty Bogdana Sobonia w głosowaniu jawnym negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie starosty stosunkiem głosów 6 do 4. Pewne zamieszanie wywołała także decyzja przewodniczącego komisji Kazimierza Pasterczyka o nieuczestniczeniu przedstawicieli mediów w czasie obrad. Jednak po głosach sprzeciwu do tej decyzji ze strony wnioskodawców przewodniczący komisji zmienił zdanie i media mogły uczestniczyć od początku do końca obrad. Prezentujemy Państwu obszerne fragmenty tego posiedzenia i jednocześnie przepraszamy za nie najlepszą jakość dźwięku. Serdecznie witam prasę, telewizję miejscową. Witam zaproszonych. Są chyba osoby, które spoza komisji, przynajmniej się mówią o tym, ponieważ prawdy nowarowej. Witam serdecznie te osoby, które składały wniosek. Witam pana starostę i członków rady. Powiadomimy o wynikach głosowania. To byłoby tyle z mojej strony. Proszę Państwa, posiedzenie komisji ma jeden główny cel, czyli zaopiniowanie wniosku o odwołanie Bogdana Sobonia z funkcji starosty koleckiego z dnia 27 stycznia 2012 roku. Pozwólcie Państwo autorom dla przypomnienia. Panie Przewodniczący, tutaj ktoś chciał zabrać głos. Chwileczkę, no i dokończę. Jeszcze przed odczytaniem chciałem zabrać głos w jednej kwestii, bo obrady komisji są jawne. W każdej komisji. Ja jestem stara, co muszę. Ma podstaw do upewnienia komisji, w żadnym wypadku. No dobrze, ale po to chyba jest przewodniczący, żeby miał coś do powiedzenia. Tak, to proszę Państwa, to musiałbym. Ale przewodniczący miał decyzję i nie może być tak, nie jawne. Przewodniczący jest wyżej jak ustawa, panie przewodniczący. Słucham. Przewodniczący jest wyżej jak ustawa. Poza przepisami ustawy sejmowej nikt nie ma prawa być. Nawet cała sesja rady nie ma. Porządkiem, który Państwo wszyscy otrzymaliście, ja go jeszcze raz odczytam. Pierwszy punkt jest przyjęcie porządku posiedzenia. Drugi, jak mówimy, zaopiniowanie wniosku o odwołanie Bogdana Sobonia z funkcji starosty koleckiego z dnia 27 stycznia i trzy sprawy różne. Poprosiliśmy, jest to mój wniosek, poprosiłem, ponieważ tak się składa, że trzy osoby z grupy sześciu radnych, nazwijmy w skrócie G6, jest członkami komisji rewizyjnej, natomiast pozostałych trzech jest poza komisji. Poprosiłem także pozostałych autorów wniosku, żeby przybliżyli członkom komisji, rozszerzyli, przybliżyli, co mieli na myśli pisząc ten wniosek, ponieważ jest on ogólnikowy. Jest stwierdzenie notorycznie dopuszczalności przekraczają ogólnie obowiązujących zasad. Właśnie i tak dalej, więc prosiłbym teraz może, jak Państwo sobie życzycie, czy damy mają pierwszeństwo, to może radna Uchwara. Co miała na myśli pisząc ten list? Dokładnie miał na myśli to, co podpisałam, co jest napisane w uzasadnieniu i od jednego zdania się nie oczekuję. Tyle mam do powiedzenia, wyzwana będąc przez pana przewodniczącego do odpowiedzi. To, co jest wpisane, dokładnie jest to prawdą i dlatego podpisałam. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, członków komisji, chciałby zadać pytanie pani radnej Obara? Dziękuję bardzo. Radny Michał Pegara, co chciałby powiedzieć? Panie Przewodniczący, ja podpisując się pod tym wnioskiem, uzasadnienie było odczytane i również na dzień dzisiejszy podpisuję się pod tym uzasadnieniem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Dziękuję bardzo. Radny Gorz, bardzo dziękuję. Ja też dołączam się do koleżanki i kolegi i pozostałych i też podtrzymuję to, co podpisałem.
widząc sytuację przede wszystkim szczególnie finansową, jaka jest, oczywiście jestem za. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa z członków komisji chciałby zadać, zadać pytanie? Przesuwaliśmy jeszcze trzy osoby. A koledze radny Marcin Krasowski. Ja oprócz tego, co jest wpisane w wniosku, powiem, co mnie generalnie skłoniło do napisania, do podpisania się pod tym wnioskiem, co było w dużym stopniu wpłynęło na mnie, to jest brak reakcji na to, co się dzieje w szpitalu, co ja zgłaszałem już w zeszłym roku na sesji zaraz po wakacjami. Mówiłem, że prawdopodobnie spowoduje to, co się dzieje. Brak reakcji starostwa, wzięcia kredytu czy celem wspomożenia szpitala spowoduje prywatyzację szpitala. Niestety, z tego, co się okazało w lutym bieżącego roku, co potwierdził również dyrektor, prawdopodobnie czeka nas to w przyszłym roku. I na tym już skończę swoją wypowiedź. Ale to są dywagacje. Co by było, gdyby było, czy co będzie, tak? No bo... Nie. Podpisuje się pod stwierdzeniami wniosku, się podpisuje. Natomiast mówię, że również wpływ na podpisanie przeze mnie wniosku miało brak reakcji zarządu na to, co się dzieje w szpitalu. No i na tym już skończę. To znaczy, tu akurat na ten temat nic tutaj... Nie, ale ja mówię, że podpisuję się pod tym, co jest we wniosku, ale... Czyli duży wpływ również miało to, co się dzieje w szpitalu. Czyli tak rozszerza. A ja bym rozszerzał... Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z Państwa z komisji chciałby zadać pytanie? No i jako pan radny Wojciechowski. Chociaż to jest już znany. Tak, nie wycofuję podpisu, które jest nieprawidłowo. Pod tym pismem w pełni popieram to, co jest tam napisane. No dobrze, proszę Państwa, to odpowiedzcie w takim razie komisji. Jakie tu macie na myśli jednostki zarządzane przez starostwo i co się tam ma złego dziać, bo my tego nie rozumiemy. No, jakie jednostki, o co tu chodzi? No mi jedną z jednostek wymieniłem. No dobrze, co więcej? Jest tych jednostek i trochę więcej. To jak my mamy to rozumieć? My mamy mieć jasność sprawy i żeby podjąć decyzję, czy zgadzamy się z grupą sześciu, czy też nie. A tak to są, powiem Państwa, nieogólniki. No, to jest miałkie takie. To każdemu można zarzucić. Jeżeli można, proszę, panie przewodniczący, nie chcielibyśmy tutaj nazwiskami czy funkcjami wymieniać nikogo, nie chcemy nikogo obrażać, natomiast zarówno dla pana jako radnego przewodniczącego tej komisji, jak i również radnego z ramienia PSL-u, tam są doskonale znane sytuacje, które mają tutaj miejsce. Ogólnikowo powiem, w powoływaniu rad, chyba nie musimy o tym mówić, bo było to dyskusją dosyć obszerną na sesjach Rady Powiatu, obsadzanie członkami PSL-u w radach, jak również obsadzanie bez konkursu różnych stanowisk dyrektorskich, menedżerskich w instytucjach czy w jednostkach podległych starości. I ogólnikowo bym powiedziała, nie wskazując na nikogo, bo nie chcę nikogo urażać. To znaczy, nie, to pani radna, to jak to uraża? Jeżeli to jest niewłaściwe, to po to tu jesteśmy, żeby dać kawę na ławę, żeby wygarnąć ten źle, prawda, i tak dalej. Ja bym na to czekał. Może, jak będzie potrzeba. No tak, ale tak. Są znane fakty, no chociażby jednostki, tak jak Dom Dziecka w Skąpkowie, bez konkursu. Maleniec, bez konkursu. I inne stanowiska mogę tu wymieniać bardziej głupszą. Nie chciałabym nazwiskami, ani funkcjami. Proszę Państwa. Proszę nie wierzyć Państwa. Proszę nie zmuszać nas do tego. Dlaczego? Mówimy o obecnym zarządzie. Zarząd funkcjonuje od listopada 2010. Od grudnia 2010 też mogę powiedzieć. Praktycznie od ponad 5 lat z wymianą jednej osoby. No właśnie. Jeżeli jest to ten sam zarząd od 5 lat, czyli 80% szkielet to jest ten sam, to co się nagle stało, że poprzednio, jak była pani przewodniczącą powiatu, było wszystko dobrze, bo byliśmy koalicją, nie spotykałem się, że coś źle, a nagle teraz jest wszystko
nie tak jak trzeba. To, czym to, jakby, jak, co to jest za przesłanka? Co się za tym kryje? Proszę bardzo. Chciałabym, żeby pan odnosił to do mnie jako byłej przewodniczącej Rady Powiatu. Ale jeżeli pan już to ruszył, to panu wytłumaczę. Dlatego dziś nie jestem już przewodniczącą Rady Powiatu. Bo miałam odwagę nie raz, nie dwa zwracać uwagę, ale niestety bezskutecznie to się działo. No tak, ale przewodniczącą rady czy przewodniczącego wybiera rada. To coś tutaj miała komisja czy ale ktoś wskazuje, prawda? Nie chciałabym, żeby tu był dialog pomiędzy nami, proszę państwa. Proszę nie zmuszać mnie do tego, bo ja się wypowiadała z przewodniczącym. Ja wypowiedziałam się dosyć jasno i nie chciałabym już więcej powtarzać. Dobrze, rozumiem, dziękuję. Czyli osoby, czy wszystkie osoby wypowiedziały się, które podpisywały wniosek, czy kogoś pominąłem? Wszyscy, jeszcze nie znam. Ja myślę, że teraz oddam głos drugiej stronie. Jest mi bardzo trudno tu odpowiedzieć, natomiast oczywiście chciałem następnie powiedzieć, że to, co jest napisane we wniosku i podpisane, oczywiście ja się kategorycznie z tym nie zgadzam. Jest to po prostu nieprawda. I to dyskredytuje ten zarząd i moją osobę. Bo wiadomo, za odwołaniem starosty automatycznie pozostali członkowie zarządu są odwołani. Jest to automat. Jeżeli chodzi o Maleniec, bo tak bym chciał się odnieść coś konkretnie do Maleńca. W Maleńcu jest pełniącym obowiązki dyrektorem imienia Niemiec, który był głównym specjalistą w starostwie powiatowym. Pan Niemiec nie jest członkiem PSL, ani nie jest moim członkiem żadnej rodziny. Pan Niemiec pracuje od 1999 roku w tym starostwie, jak wiele innych osób. To po pierwsze. Po drugie jest kwestia, wspomniane są rady. Ja mogę się tylko domyślać, jakie to rady. Rada Społeczna ZOZ-u jest powoływana uchwałą Rady Powiatu. Jest to 12 osób, w tym jedną osobą jest przedstawiciel pani wojewody. I oczywiście starosta bądź osoba wyznaczona przez niego jako przewodniczący tejże rady. Także państwo, tutaj komisja rewizyjna w liczbie 10 osób stanowicie jak gdyby połowę rady, to wy żeście państwo powoływali swoją uchwałą społeczną Radę ZOS. Jeżeli chodzi o Radę Powiatową Zatrudnienia, no bo muszę jak gdyby strzelać po omacku, ale jednocześnie chcę się odnieść do tych rad. Pan sekretarz ma dokumenty, potwierdzi. Powiatową Radę Zatrudnienia powoływał jeszcze mój poprzednik, obok mnie tu siedzący wicestarosta, obecnie wtedy starosta, bodajże w 2009 roku, ja nic przecież z tym wspólnego co do powoływania nie miałem. Natomiast nie zgadzam się z rzeczą taką, że zarząd funkcjonuje 8 lat, ponieważ jest to nieprawdą. Zarząd pod przewodnictwem pana Renata w poprzedniej kadencji 2006-2010 swoje urzędowanie zakończył 2 grudnia, a 2 grudnia został wybrany nowy zarząd, w którym wy państwo żeście, dziękowałem za to, wybraliście mnie jednogłośnie 17 głosami, mam pamięć historyczną, muszę to jest fakt przytoczyć, za to wam serdecznie dziękowałem, żeście mnie jednogłośnie wybrali na starostę, był to jedyny przypadek w historii na razie tego powiatu. Po roku i 3 miesiącach okazałem się złym starostą, cały zarząd okazał się również złym. Ja oczywiście nie chcę powtarzać tego, co mówiłem na sesji, że zarząd to przecież nie tylko są członkowie, ale to jest i sekretarz, i skarbnik z głosem doradczym. Są to naczelnicy, którzy przychodzą właśnie na tą salę z wypracowanymi decyzjami i to jest praca zespołowa. Nie chcę tu się szeroko do tego odnosić, natomiast jeżeli w kwestii tych 2 rad sekretarz jest na tyle przygotowany i odpowiada za pewne rzeczy, że może po prostu precyzyjnie powiedzieć, jak się powołuje te rady, jakie są kompetencje, kto wskazuje, co w zasadzie starosta może, a czego nie może. I chyba tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, panie starosto, tutaj padł zarzut też rady Obara, że są osoby na stanowiskach kierowniczych bez konkursu. Czy były takie fakty? Za mojej kadencji, dlatego, bo muszę się odnosić, w sensie stricto. Odwoływany jest tak, został na stanowisku Bogdan Sobą, czyli moja skromna osoba. Ja urzęduję rogi 3 miesiące. Jeżeli chodzi o konkurs, bez konkursu, nie przypomnę sobie, panie sekretarzu,
Pan przecież w moim imieniu te składy kadrowe konsultuje. Czy przypomina sobie Pan, żebyśmy kogoś powołali na stanowisko kierownicze bez konkursu? Bo ja nie. Znaczy dyrektor zespołu szkół numer 2, pan Rybiński. Ale to, proszę Państwa, ja może nie jestem na tyle zorientowany, ale z tego co wiem, to ustawa o systemie oświaty dopuszcza po prostu. I tak to było w praktyce stosowane dotychczas, w poprzednich kadencjach również, że po pierwszym konkursie, a pan Rybiński był powoływany z konkursu 5-6 lat temu, ustawa dopuszcza, że można przedłużyć takiemu dyrektorowi stosunek pracy o dalsze 5 lat. I tak pan Jankowski był, miał przedłużane, pani Gregorczyk miała przedłużane po prostu, i teraz pan Rybiński ma przedłużane, pani Ostrowska, dyrektor Bursy. Także nie jest to pierwszy przypadek po prostu, kiedy to dyrektor ma przedłużane przez zarząd powiatu stosunek pracy o dalsze 5 lat. Wiem na pewno, bo ta sprawa była dyskutowana na posiedzeniu zarządu. Taki wniosek składał naczelnik Wydziału Oświaty, naczelnik Wydziału Edukacji, pan Krzysztof Stajewa, po prostu słuchać. I wnosił do zarządu o powołanie dyrektora bez przeprowadzenia konkursu. Dziękuję bardzo. A jeżeli pójdziemy za ciosem, to co radny Obara, a ile pan starosta przyjął pociotków, rodziny, dzieci, teściu, braci i tak dalej do starostwa, do pracy? Proszę was łaskawie powiedzieć. Ja nikogo przez ten rok, w odróżnieniu do moich poprzedników, wiedząc o tym, że jest trudna sytuacja finansowa i że jest w określonym stopniu stabilizowana tutaj kadra, żadnych takich przyjęć nie dokonywałem i nie dokonuję. Zresztą już w końcówce tamtej kadencji tutaj z panem Ronatem, wtedy starostem, to sekretarzem też żeśmy akcentowali tą kwestię, że musimy się obracać jak gdyby tą kadrą, którą posiadamy, dlatego przypadek na przykład z maleńca przesunięcia pana Białego na naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, bo odeszła pani Kupi, zaawansowała, jest sekretarzem w mieście i wychodziłem z takiej filozofii i założenia, że jeżeli był tak, główny specjalista pan Emilia Niemiec tu w starostwie powiatowym, pani Emilia Kupić jako wtedy naczelniczka Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i pan Biały jako dyrektor Maleńca. Były trzy osoby, w sumie naczelnik, główny specjalista, dyrektor, są to na podobnym poziomie uposażone osoby finansowo. W związku z tym podjąłem taką decyzję, że po odejściu pani Emilii Kupić pan Biały został przesunięty tu na Wydział Naczelnika Administracyjno-Gospodarczego, a pan Niemiec poszedł do Maleńca. Czyli można powiedzieć, z trzech dobrze uposażonych osób zostały tylko dwie, nie przyjmowałem nikogo, kierując się dobrem urzędu, oszczędnościami i trudną sytuacją, jaka generalnie przecież nie tylko dotyczy naszego powiatu, nie czarujmy się, ale dotyczy całego kraju, wszystkich innych powiatów, gmin. To jest problem znany, nie od dziś wszystkim Państwu, tutaj nic nowego nie powiem, a radni wybierani w wyborach, gdzie konkurencja jest 1 do 13, 1 do 12 w poszczególnych okręgach wyborczych, mają na tyle świadomość i wiedzę, że chyba doskonale o tym wiedzą. Czyli z tym przysłowiem o hektarze i PSL-u to niezbyt prawda by tak wyglądało. A może z innych partii jakichś też ugrupowań były, że kierowano się przyjmowaniem? Czy mówimy na razie o PSL-u jakby. A inne ugrupowania też tak było w porządku, nie było przyjęć. Mówimy o tym roku. O poprzednikach się nie chcę wypowiadać, natomiast, bo przecież wniosek dotyczy mnie i tak, tego tak, robią miesięcy. Nic się takich rzeczy nie działo, bo przecież ja na sesji powiedziałem, proszę bardzo, gdzie, kto i kiedy został przeze mnie przyjęty. Zadałem takie pytanie. Czyli do tej pory nie usłyszałem na nie odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam rozumieć w takim razie, że jeżeli chodzi o Radę Społeczną przy szpitalu, to wszyscy autorzy, czyli grupa G6 i wszyscy inni, myśmy ich tam posłali, jakby wy głosując za tym, czyli autorzy wniosku też. Tak ja to rozumiem. Ja głosowałem przeciwko. A ja nie pamiętam. Ale ja. Ja też. Wiecie Państwo, ale proszę Państwa, teraz to każdy jest bohater, mówi, że głosował przeciw, ale było jakoś to głosowanie ale było, nie że... była to uchwała jednomyślna na pewno. Nie wiem, ale czyta się całość uchwały. Dobrze. Panie Przewodniczący, ja nie chcę jak gdyby zabierać i
wypowiadać się cały czas tutaj na komisji, poprosiłbym panie przewodniczącego o taką prośbę, żeby sekretarz jak gdyby przybliżył wszystkim zgromadzonym, bo wiadomo jest komisja rewizyjna, są państwo wnioskodawcy, chociaż przynajmniej dla naszej wiedzy i dla pracy, jaka jest konstrukcja i powoływanie zasady Powiatowej Rady Zatrudnienia i Społecznej Rady ZOZ-u, żeby to po prostu już rozwiać. Czy to, zgadzam się tylko, czy to są dwie takie rady społeczne, czy jest więcej? Więcej ja nie widzę. Nie, tak, tak, wie. Zgadza się z tym autorzy tekstu, że dwie są tylko te rady przy starostwie, przy powiecie? Nie, no z tego co wiem, są różne komisje do spraw przydzielania chyba stypendium, czegoś tam jeszcze są. Także, że proszę mówić, że to są dwie rady i sekretarz jest na tą ewentualność przygotowany, zaraz przedstawi, żeby nie wiem, czy tak wszyscy chcemy tego słuchać, bo ja... Ale ja, oskarżony ma prawo się bronić, przepraszam bardzo, jeżeli, panie przewodniczący, jeżeli sami oskarżyciele nie potrafią tego powiedzieć i powiedziałem, że jest to nieprawdą i kłamstwem i to podtrzymuję, to proszę i bardzo upraszam, żeby sekretarz tego urzędu przynajmniej w mojej obronie coś na ten temat powiedział. No bo mam prawo się bronić, bo państwo chce mnie odwołać, jest wszystko ładnie, pięknie. Sobą nie jest dobre, ale trzeba go odwołać. Nie. Nie zgadzam się z tym. Proszę. Dobrze, udzielam głosu sekretarzowi. Proszę państwa, Powiatowa Rada Zatrudnienia, tak jak już pan starosta tu wspominał, została powołana 29 stycznia 2009 roku i powołał ją były starosta pan Andrzej Marek Lena. W skład tej rady wchodzi 14 osób. Oczywiście jest to ta struktura tej rady wynika z ustawy o promocji zatrudnienia. Ja może odczytam po prostu, żeby nie być żałosłownym. W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu. Terenowy struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Terenowy struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców. Trzecie, społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym Związku Zawodowych Rolników i Rolnych, Izb Rolniczych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zajmujących się zawodowo godną nauką rynku pracy. Proszę bardzo jeszcze kontynuować to, co żeśmy się przygotowywali do obrony naszej. Proszę państwa, to są te dwie rady, o których ja wiem, no nie wiem, być może, że jeszcze jakieś inne, o których ja po prostu nie przypominam sobie. I były komisje, trzy powołane zarządzeniami starosty. W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Przewodniczącym tej komisji był pan Krzysztof Statera, w skład wchodzi Maria Jankowski, Henryk Grzyc i Iwona Orlińska. Następna komisja do spraw kwalifikowania wniosków o dofinansowanie indywidualnego szkolenia i dokształcania nauczycieli. Była to pięcioosobowa komisja, przewodniczący był pan Wiesław Basiak, wchodził w skład pan Paweł Grenda, Krzysztof Statera, Henryk Grzyc i Krzysztof Orliński. I trzecia komisja w sprawie ustalenia składu komisji do spraw nagród starosty komorskiego dla nauczycieli i ustalenia wysokości tej nagrody. I to była pięcioosobowa komisja. W skład tej komisji wchodził pan Wiesław Basiak jako przewodniczący, Krzysztof Stachera, Mariusz Brzozowicz, Henryk Ryc, Marianna Poddymia. Wszystkie komisje? Tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę uczynić radę. W sprawach wystąpienia pana sekretarza, przepraszam wszystkich państwa, że jednak postanowiłam zabrać głos odnośnie Rady Zatrudnienia. Chciałam zobaczyć pisma, które wysyłane były do tych organizacji, a którzy członkowie zasiedli w Radzie Zatrudnienia, bez względu na to, czy powoływane był przez poprzednika, bo ówczesny zastępca jest obecnie starostą, prawda? Ja nie chcę mówić o sposobie wprowadzenia pana Białego do tej Rady Zatrudnienia jako prezesa w Siedlicy, która zajmuje się nieprawnie, podkreślam, zatrudnianiem robót publicznych. Nie wycofam się z tego nigdy, naprawdę. Po drugie, chciałam zobaczyć te pisma. W jaki sposób ci ludzie zasiadają w Radzie Zatrudnienia? Kto kierował pisma do tych instytucji? No, na przykład mój zarząd regionu nie dostał. Myśmy sami z własnej inicjatywy dali przedstawiciela, bo tak jest.
w regionie z góry uchwalone mamy, że każdy szef delegatury wchodzi w skład powiatowej rady zatrudnienia. Natomiast pisma nie przechodziły do instytucji. Mało tego, wiem, że skądinąd, że były to osoby na telefon załatwiane, mówiąc brzydko. Daj mi taką czy taką osobę do rady zatrudnienia. Telefony wykonywał pan Wiesław Basiak. W mojej obecności nawet to było. Jeszcze wtedy byłam przewodniczącą rady. Zwróciłam uwagę, kiedy nie zgodziłam się z tym, że między innymi ówczesny szef OPZZ nie był brany pod uwagę, tylko inna osoba, no ale po interwencji został pan Kowalczyk członkiem rady zatrudnienia. Przepraszam, nie powinnam, bo nie jestem upoważniona mówić akurat o tym panu i akurat... Miało je być nazwisk podobne, ale... Wymknęło mi się. Ostatnie zgłoszenie. Chciałam zobaczyć, kto zgłaszał panią, no bo ja usłyszałam tylko, że jest osobą od marszałka sejmiku, tak, na razie zatrudnienia. Chciałabym zobaczyć, jaką instytucję reprezentuje pani, bo nie wiem, interesowałam się. Panie sekretarzu, ja przepraszam, panie, bo ja z pamięci to wszystko powiem sekretarz dokumentami. Nie, ale ja z pamięci to niech pokażę sekretarz. A to jest przygotowany sekretarz na to, ale proszę uprzejmie, jeżeli panie przewodniczący. Ale ja jeszcze nie skończyłam, jeżeli można. Bo inne instytucje, z tego co ja tutaj mam i na moje ręce wpływało ciągle do przewodniczącej Rady Powiatu, kiedy Niezależny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych chciał dać swojego przedstawiciela do tej rady, oczywiście w żadnym wypadku nie został przyjmowany. Pomimo różnych odwoływań, korespondencji bardzo dużej, niestety nie został przyjęty. Natomiast no, nie wiem według jakiego klucza i śmiem twierdzić, że tym kluczem to była przynależność ale pani do radna, innej instytucji i dlatego był, stał się członkiem rady. Czy już skończyła pani radna? Co do rady społecznej jeszcze też muszę odnieść się co do rady społecznej ZOZ-u. Od początku jak istnieje Rada Powiatu w Końskich, w ogóle jak Rady Powiatu został powołany, było przedstawiane nam sposób powoływania rad z przedstawicielstwem takim, jak ustaliliśmy jako pierwsza kadencja rady, ilość odpowiednich przedstawicieli z danej gminy w tejże radzie społecznej. I ówczesny starosta i przewodniczący przekazał nam, że tymi przedstawicielami z uwagi na to, że będziemy mieć wpływ na nich, będą i tylko i wyłącznie radni powiatowi. Pierwszy raz w tym roku stało się złamanie tej zasady, bardzo dobrej zasady w mojej ocenie. Niestety, nie wiem dlaczego akurat przewodniczący Rady Gminy Rudy Maleniecki i szef PSL-u tamtego zostaje członkiem Rady Społecznej ZOZ-u. A tu dlaczego na przykład szef Rady Gminy Nowarczów nie został, tylko ktoś inny z PSL-u został członkiem Rady Społecznej ZOZ-u w końcu. To jest też dla mnie zagadka i proszę nie mówcie, że to nie jest dowód na to, co we wniosku zostało napisane. To ja tyle dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No ale pani radna, jeżeli chodzi o Radę Społeczną, to była powoływana, dobrze jak pamiętam datę, za panowania radnej obrony. Panowania w cudzysłowie mam jako najwyższa władza ustawodawcza w powiecie. Kiedy rada została powołana do spraw zatrudnienia? Na każdą kadencję się powołuje. No nie, proszę bardzo. Czyli jeszcze zatrwania panowania radnej obary, tak? Przepraszam, Rada Społeczna ZOZ-u? Nie, mówimy o radzie zatrudnienia. Mówimy o radzie zatrudnienia, tam ja to zrozumiałem. Rady zatrudnienia tak, powstała za, mówię, w cudzysłowie, panowania radnej obarowej, tak? Dlatego parę rzeczy, z paroma rzeczami ja się nie zgadzałam. Kochana, to teraz, to trzeba się wtedy nie zgadzać. Ale wtedy się nie zgodziłam. Nie słyszałem tego, przykro mi, przepraszam. Nie słyszałem z pani już nigdy żalu, pretensji i tak dalej, bo przecież byliśmy w koalicji i nigdy co do tej sytuacji odnośnie przedstawiciela OPZZ-u powiedziałam głośno. Również nie zgodziłam się i zgłosiłam sprawę, że została naprawiona, że nie jest w tej Radzie Zatrudnienia Powiatowej, Radzie Zatrudnienia, nie jest ten człowiek, który miał być. Tylko jest rzeczywisty szef OPZZ-u, pan Zbigniew Kowalczyk. No i dobrze. No i dobrze, ja zapytuję członków komisji, czy my z tego powodu mamy odwołać starostę? Jeśli można pani pytanie. Chwileczkę, jeszcze pan starosta. Znaczy nie, ja muszę się odnieść do tych określonych tutaj zarzutów i twierdzeń. Jeżeli chodzi o konkretnie o powiatową radę zatrudnienia, żeby była znowu jasność sprawy. Pan Łukomski był przedstawicielem burmistrza miasta i gminy Końskie, poprzedniego pana burmistrza Ogatańskiego. Pan Cichocki po wyborze na swoje stanowisko
miał prawo dokonać zmiany. Tak, tak i dokonał. Zdecydował pana materę. Ja tylko oczywiście to mogłem zrobić, tylko podpisać dokumenty, bo to była wola pana Cichockiego co do zmiany swojego przedstawiciela. Pochwalamy. Także radna Obara, zwracam uwagę. Kolejny przypadek. To udzielę głosu, może pani pani Parus, przedstawicielka Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, była przez ten Związek Kółek i Organizacji Rolniczych zdesygnowana. Z tego co wiem, zmieniła miejsce zamieszkania, czy jakieś sprawy rodzinne, nie wnikając. Związek Kółek i Organizacji Rolniczych przysłał po prostu kolejną osobę, panią Wąsik. Wąsik też, no przecież nie członek PSL-u, bo tu ciągle się... Szkoda, bo wtedy było prawda. Nie będę mówił, kogo jest żoną tego radnego, bo to nie ma nic do rzeczy. Sprawa Soboń-Biały. Do 2010 roku byłem prezesem Wszechicy Koneckiej, jak wszyscy państwo wiecie. Natomiast w grudniu 2009 roku pojawił się zarzut w stosunku do mnie, do członka zarządu. Wtedy na stanowisku wicestarosty i koleżanki tutaj Danuty Leśniewicz, co do możliwości sprawowania tychże funkcji jako członków zarządu. Jak na sesji państwa informowałem w lipcu 2010 roku, przed moją rezygnacją w czerwcu 2010 roku z funkcji prezesa Wszechicy Koneckiej, przyszło czarno na białym od wojewody, że nie widzi kolizji sprawowania funkcji wtedy przez wicestarostę Sobonia na stanowisku Wszechnicy Koneckiej, czyli prezesa organizacji pozarządowej. Ta sprawa została wyjaśniona. Było pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłało do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Urząd Wojewódzki w Kielcach od 3 maja do lipca tego roku 2010 roku prowadził postępowanie wyjaśniające. Wtedy starosta Lenart pisał wyjaśnienia. Były też przypadki, że 5 maja właśnie tego roku ja wtedy jako starosta Lenart i pani przewodnicząca Rady Powiatu w tamtym czasie, w trójkę byliśmy, można powiedzieć, na dywaniku u pani wojewody. Ja oczywiście się musiałem tego tłumaczyć, a tutaj starosta i przewodnicząca wtedy byli tego wszystkiego świadkami. Sprawa została zamknięta, zakończona. Co się dzieje? W 2010 roku przestaję być prezesem Wszechlisty Koneckiej, ale w dalszym ciągu jestem przecież przez starostę Fryzy Lenarta jako przedstawiciel organizacji pozarządowej Wszechlisty Koneckiej, członkiem, zwykłym członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia. Po moim wyborze na funkcję starosty Koneckiego oczywiście nie mogłem być. Zrezygnowałem z członkostwa w tejże Radzie Powiatowej Zatrudnienia, a organizacja pozarządowa, czyli Wszechlista Konecka, dała swojego przedstawiciela. Cała historia rzeczy. Natomiast co do, jeżeli chodzi o inne osoby i z poprzednich lat, to po pierwsze, że to już mnie nie dotyczy, a po drugie, to przecież nie ma wniosku o odwołanie pana Renata jako starosty Koneckiego za zeszłą kadencję. Jest wniosek o odwołanie Bogdana Sobonia, starosty Koneckiego. Jeżeli to może być przedmiotem dochodzeń, rozważań i zarzutów, to proszę państwa, zatrzymajmy się tego roku i 3 miesięcy i umówmy to, co ja zrobiłem, co powołałem, co źle zrobiłem, co zaniedbałem, co zdefraudowałem. Upraszam bardzo, żeby trzymać się tego okresu. I na koniec ostatnia rzecz. Jeżeli chodzi o społeczną radę ZOZ-u, no to już proszę państwa, to jest decyzja rady, nic mi do tego, jak komentować ja mogę. Jest coś takiego jak demokracja. Większość zagłosowała, wybrała tych, a nie innych przedstawicieli. I z tego przecież ja już chyba obowiązku tłumaczenia się przed szanowną komisją rewizyjną, przed państwem, no chyba już po prostu nie mam.